Czołem! Nie czołem, tylko czułenka. Zapomniałaś? No bo tak, zapomniałam. No właśnie, a ludzie czekają i czekają. I co z tym filmikiem? Kto weźmie czułenka? No dobra, już mogę wziąć. To ja wezmę motyle. Ty w brzuchu? No nie. To jest metoda pozwalająca na szybkie pobieranie włóczki, jak jest jej za dużo. Ach, no tak. To co, zaczynamy? No jaha. Czułenka mają różne wielkości i różne kształty, ale zasada jest zawsze taka sama. Wystarczy zabezpieczyć końcówkę i przepleść ją 2-3 razy na ósemkę pomiędzy tymi dwoma ząbkami. A dalej? Keep on rolling! Nie możemy robić tego bardzo grubego, dlatego że nie przejdzie nam między osnową. Wystarczy takie coś, ewentualnie trochę większe. I tyle. Jeśli mamy taki zwitek wełny czy włóczki, a może rzeczywiście sznurka, wystarczy, że weźmiemy sobie końcówkę w ten sposób i zaczniemy nawijać na rękę. W idealnym świecie byłoby to rządek porządku, ale my mamy bardzo dużo materiału, więc musimy go obkręcić w ten sposób, zostawiając sobie tutaj taką końcówkę, złapać w połowie i używając tej końcówki zrobić talię naszemu motylkowi. Musimy pamiętać, żeby ścisnąć porządnie i zabezpieczyć. I jest nasz motylek. Będziemy mogli wyciągać go sobie powoli z tej strony. I nic nam nie będzie się plątać. A tymczasem dzięki za spotkanie. Do zobaczenia następnym razem.